Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Rayman Szalone Króliki na Game Boy Advance. I tak, lecimy z poziomami. Ja ogólnie przepraszam, że w poprzednim odcinku pytań nie było, ale najzwyczajniej w świecie, że tak to mają trochę chamsko, spóźniliście się. Czemu? Gdyż nagrałem odcinek, wrzuciłem go, znaczy nagrałem jeszcze przed... Ten odcinek leżał 4 dni na YouTubie. Chyba 4 dni, to mi się zdaje, że 4 dni leżał. I nic z tym nie zrobiliście. 4 dni leżał. Teraz patrzę. To właściwie pomidorowy zwrócił mi uwagę, że pytania są. I zdziwiłem się. No i patrzę, no rzeczywiście pytania są. Bardzo dużo tych pytań. I tak. No, będzie ciekawie. A poza tym, że tutaj mam wyścig, więc jak na razie nie będę czytał tych pytań. Poczytam je po tym wyścigu, gdyż nie mogę, że tak to ujmę, oderwać oczu od tego. Znaczy, nie mogę, bo muszę się skupić na tym wyścigu. Ale jest fajnie. Tak właśnie kamienie nam przeszkadzają, ale no. Zium, slalomy takie normalnie. Jest, jakie nienawidzę wyścigów. Ale Crash Team Racing lubię. Crash Team Racing najlepsza wyścigówka, jaką kiedykolwiek grałem. Szczerze polecam. A dla tych, co dla mnie w każdej wyścigówce GA, to polecam Crash Tag Team Racing. Tagy Team Racing. Tam jest tak, poziom trudności małe, ludzie. Wszystko na hard można przejść w jednym ranie. To jest coś. Pyk. Dziękuję bardzo. Więc tak, przejdziemy do pytań. Pierwszym użytkownikiem, jakim zadał pytania, jest pomidorowy.pl, którego serdecznie pozdrawiam. Miałeś kiedyś styczność z Game Boyem Advance, ale nie emulatora konsola. Miałem styczność z konsolą? Niestety nie pamiętam, ale chyba mój kumpel kiedyś przyniósł do szkoły Game Boya Advance po prostu i graliśmy sobie na przerwie w coś. Dobra, drugie pytanie. Czy polecasz nagrywarkę HD PVR czy Elgato? Jeżeli moja nagrywarka Avermedia Game Capture HD jest nagrywarką HD PVR, o ile mi wiadomo, Elgato to jest zupełnie inna firma. Więc tak, polecam nagrywarki HD PVR, już są bardzo dobre. Poza tym Elgato, no nie wiem, nie mogę się wypowiedzieć na sprzęcie, który nigdy nie miałem w rękach, ale szczerze polecam Avermedia i tak dalej. Jakiego Raymana nie lubisz? Nie lubię sagi Origins i Legends, gdyż to jest wycięta fabuła. No, i to są chyba jedyne Raymany, jakie nie lubię. To po prostu... No, zepsuły sobie koncept. Poza tym jeszcze Rayman Szalone Króliki na PC-ta, gdyż z wiadomych przyczyn. O Jezu, co to jest? Dobra, to były wszystkie pytania od Pomidorowego. Szczerze go pozdrawiam. I dzięki za pytania, w ogóle rychło w czas po prostu, jak wszyscy. I dobra, lecimy z kolejnym użytkownikiem, którym jest Michu97. Czy znasz serię Gex? Jeżeli tak, to w ogóle Michu tutaj najbardziej się rozpisał, bo ma aż 16 pytań, więc zaczynamy. Czy znasz serię Gex? Jeżeli tak, to czy zrobisz z nich LP? Więc tak, powiem, że serię Gexa nie znam, a chciałbym poznać. I prawdopodobnie spróbuję się jakoś zagłębić w grę. Jeśli mi się spodoba, to zrobię let's play. To jest chyba proste. I kolejne pytanie. Czy zrobisz LP z pomidorowym? Otóż uwaga, zrobiliśmy pewną kwestię na naszej próbie nagraniowej w jego odcinku. I co to w ogóle jest? Powiedział, że
Chętnie bym zrobił let's play. Jak to zrobić? Co to jest? A, teraz mam babcię. Ła. W ogóle przeglądowałem sobie... Nie! Get out of... Give me alone! Give me alone! Może nie wiem, gangstą. Dobra, i myk. Dobra, chrzanić go. Dobra, czy nagrasz Rayman Revolution? Jak mówiłem, jeśli przejdę Rayman Revolution, to nagram. Aha, ja go muszę pokonać. Będzie mam problem w takim razie. Dobra. Czy będziesz robił serię Crash Bandicoot na kanał? Oczywiście Crash jest oczywiście podstawą. Jeśli zrobię Spyro, to zrobię również i Crasha. Więc dobra, do tej marchewki. Ta babcia jest bezużyteczna. Może jestem ułomny. What? Dobra, chrzęść tą skrzynkę, klatkę, później sobie po nią pójdę. Halo, poproszę cię tutaj. Halo. Dobra. Czy będziesz robił serię Jak and Daxter oraz... Czy też Need for Speed? Jak stwierdziłem kilka minut temu, nie lubię ścigałek, więc Need for Speed robić nie będę. Ale Jacka i Daxtera jako już będę robił PlayStation Move Heroes, również będę robił. Because why not? A dobra. Gdzie mieszkasz? W domu. Do jakiej szkoły chodzisz? Gimnazjalnej. Klasy drugiej gimnazjum. Posiadasz może Rayman Collection? Nie posiadam, ale chętnie bym posiadał. Teraz wszystko ma sens. Okej. Dobra, czyli moja głupota jednak. A raczej moje nieznanie gry tutaj... Nie wiem. Kurde było, a ja się zapatrzyłem na pytania. Co wybierasz, PlayStation czy Xbox 360? Wybieram PlayStation, gdyż gram w ich, na ich konsolach od lat, więc po prostu jest tak o, przez mój wybór. Nie lubię po prostu Xboxa i tyle. Jaką posiadasz nagrywarkę Key? Posiadam Avermedia Game Capture HD oraz posiadam również EasyCapa, ale EasyCapa używam tylko do streamów. Jeżeli ktoś był na moim krótkim, no pół godziny, no to tam nie krótkim, livestreamie z Final Fantasy 3, to szczerze pozdrawiam. Chociaż nikogo tam nie było, ale okej. Jakie lubisz danie? Najbardziej lubię danie spaghetti. To lubi, pozdrawiam. Czy planujesz nagrać Spyro? Tak, oczywiście. Spyro i Crash koniecznie. Co jest? Czyżby tu się przydała babcia? A jednak... To chwila, czy jeszcze nie ma? Nie ma. To lecimy dalej z pytaniami. Co zrobisz, jak słyszysz, że jakiś hater hejtuje PlayStation 2? Nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło. Okej, no, co jeszcze? Ale gdyby coś mi się tak... coś takiego zdarzyło, najprawdopodobniej zapytałbym się, czy grał na PlayStation 2. To po pierwsze. A po drugie, czy... A po drugie, zapytałbym się, czemu. I po drugie, i po trzecie, zapytałbym się, ile ma lat. Ponieważ... No, nie wypowiem się na ten temat. Po prostu... Twierdzę, że teraz te młodsze osoby nie doceniają tego, co kiedyś było. Dobra, jaki jest twoim zdaniem najlepszy Crash? I ty się zapytałeś, czy nagram Crasha? Okej. Najlepszy Crash według mnie. To może podzielmy tak Crasha na dwie części, czyli tego nowego pod działaniem Activision i tego starego dobrego Crasha pod działaniem Naughty Dog.
Najlepszy crash według mnie ze studia Naughty Dog to według mnie Crash Trójka Warped. To według mnie jest najlepszy crash spod studia Naughty Dog, a z Activision to Crash to Insanity. Tutaj proszę bez takich. Dobra. Czy będziesz zarabiał na YouTube, czy tak jak pomidorowy, robi to dla pasji? Będę to robił dla pasji. Pasja to pasja przede wszystkim. Pyk. Troszkę śmieszne pytanie, ale dziwi mnie, że pomidorowy zawiesił Sonika CD, a ciebie... PL to pseudoklon polskiego gamera 17. Powiem tyle. Pomidorowy gamer tylko, że tak powiem, zainspirował pomidorowego, jak i mnie. Więc... jakby to ładnie ubrać w słowa, żeby nie zabrzmiało to jak hejt czy coś. Pomidorowy jest po prostu zainspirowany przez gamera jak i ja. I on go nie naśladuje, tylko robi wszystko po swojemu. Więc nie wierzcie to na serio, że nie wiem, kurde, że pomidorowy nie chciał ukraść gamerowi jego sławę czy coś, tylko po prostu on robił to, co chciał pomidorowy. Czy nagrasz jakieś gry z Nintendo 64? Jak już lubię Sonika, to nagram Mario, żeby porównać te marki. Więc Mario 64, przepraszam, 64 będzie na pewno, gdyż w Mariana zagrywałem się tylko w Super Mario 64. Jaki Sonic jest twoim ulubionym? Sonic 3 and Knuckles, jeśli nie Generations, ewentualnie 06, przepraszam. Cały czas zapomina się z tym mówieniem po angielsku. Miałeś kiedyś depresję zagramiarską. Nie wiem, co to znaczy, szczerze, bo ja się nie wiem, czy nie chciałem grać w gry, czy coś, ale to... Ach, na to wysłaniactwo. Że... jeśli to o to chodzi, że nie chciałem grać w gry, to nie, nie miałem. Cały czas gram w gry i to się szybko nie skończy. Jaka jest najgorsza gra, w jaką grałeś? Według mnie Sonic Unleashed na PlayStation 3, ponieważ medale. Ale dobra. Taka najgorsza, to chyba to było Bubsy 3D na PlayStation 1. Szczerze nie polecam. Ale Sonic Unleashed na PlayStation 3 również tak za bardzo nie polecam. Co wolisz, Pepsi czy Coca-Cola waniliową? Nie wiem, co to jest Coca-Cola waniliowa, nie wiem. Jeśli oglądasz ten odcinek, to proszę powiedz mi, co to jest Coca-Cola waniliowa. Po pierwsze, nigdzie tego w sklepie nie widziałem. Po drugie, co to jest? Jest! Dobra. Powiem, że wolę Coca-Colę, gdyż nie wiem, co to jest Coca-Cola waniliowa. Mam nadzieję, że rzeczywiście odpowiedziałem na twoje pytanie. I czy nagrasz coś z pomidorowym? Jak już odpowiedziałem wcześniej, pomidorowy i ja sądzimy, że jednak pomidorowy u mnie wystąpi na jakimś let's playu czy gdzieś. Jest, przeszliśmy, ludzie. Przeszliśmy. Przeszliśmy to. To się już zapisuje. Na wszelki wypadek. Bo się boję. A tu jest Living Cover. Żyjąca skinia. Więc chodźmy w tym poziomie. Jak zrobię tak, to działa nie. No to szukamy innego wyjścia. Więc pytania się skończyły. Zadawaj ci pytania następne. Oczywiście zadawajcie pytanie również pod poprzednim odcinkiem, gdyż po prostu tam też jest Q&A. Ja po prostu tam nie odpowiedziałem na te pytania, gdyż, że tak brzydko powiem, spóźniliście się. Więc no przepraszam, ale no nie mogłem tego stwierdzić. Sądziłem, że po prostu o tak o tym Q&A to kurde. Tak o tym Q&A to przyszło wam to... O,
Robi sobie krętę i to niech se zrobi. Ja o tym nie napiszę. Ja nie napiszę mu pytań i tyle. No w każdym razie, no niestety, no zawaliliście. Jeśli chodzi o te pytania, że ja już nagrałem kolejny odcinek, a wy dopiero napisaliście wtedy pytania. To znaczy mogłem zaczekać, aż się te pytania... Co jest? Aż się te pytania pojawią, ale nie miałem pewności, czy się jednak pojawią. Okej, co to jest? Chodźmy tutaj. To jest fajnie. Więc szczerze was całą trójkę pozdrawiam. Szczerze. A masz. A masz. Pyk, pyk. Ale wracając tutaj nagrywarki HDPVR, to bardzo polecam Avermedia, gdyż bardzo dobra firma, bardzo dobrze robi to, co robi. Według mnie najlepsza, chociaż miałem tylko tą nagrywarkę mam, ale już jest bardzo dobrze. Więc jeśli kiedyś będę musiał zakupić nową nagrywarkę, to kupuję z Avermedii. Kurde. Ech. A w każdym razie ta nagrywarka dosłownie pasuje do wszystkiego. Do PlayStation 1 ją podepniecie, do PlayStation 2 ją podepniecie, do PSP z wyjściem wideo ją podepniecie. A raczej no, te kable podepniecie, bo akurat teraz właśnie tak nagrywam. PlayStation 3 do tej nagrywarki podepniecie. Wii też podepniecie, Wii U podepniecie. Wszystko podepniecie, nawet swoją komórkę możecie podpiąć, ale tego nie sprawdzałem. Więc pomidorowe, jak będziesz kupował jakąś taką właśnie nagrywarkę HDPVR, to właśnie ci polecam Avermedia Game Capture HD. Okej, okay. Nie wiem, co to jest w ogóle to zielone światło. Jak ktoś wie, to proszę mi napisać, że nie mam akurat możliwości sprawdzenia. O Jezu, jak to się daleko... Kurde. Nie, to są chyba jakieś ja. Ten odcinek będzie długi. Ale mam nadzieję, że godziny nie przekroczę, bo jak tak, to dzielę odcinek na dwa party. Jestem ciekaw, co ta marchewka robi, którą ten strój Raymana babcia wyrzuca. Nie wiem, czy ona wzywa jakoś te króliki, czy co? You shall not pass. Yes. Dobra. Jeszcze żyje. Okej, drugi przycisk. Tam chyba było trzy przyciski. Jest. Tylko trzy. Na szczęście. No dobra, lecimy dalej. Nie! Jak się cofnęło wszystko. Dobra. Więc na luzie. Let's play na luzie, to jest w końcu. Okej, więc teraz my tutaj. Ała, dostał. O nie, tego nie lubiłem w Raymanie jedynce. Właśnie takie platformy, co się przesuwają nad miejscem, które prawdopodobnie cię zabije. Pięć latek.
5 klatek, co to ma być? Dobra, ale płyniemy. Co ja to mogę po prostu sobie tak zaskoczyć? Chamstwo. I teraz chyba zginę. Tak sobie zginę, bo nie chcę mi się tego przełazić całego. Więc hop siup. Później sobie nagrinduję życia. Nie hejtujcie mnie za to, nagrinduję sobie później życia. To coś jest? Nie ma. Lola. O, 100% poziom, nice. Ej, o, boss. A zobaczmy, jeżeli to będzie taki timelapse, to w następnym odcinku, bo już i tak chyba ten odcinek trwał długo. Dobra. Ja. Zapiszę, bo nigdy nie wiadomo, co z tym bossem jest. Aha, czyli on tylko nie wiem, musi podejść, co? O! Żeby to było to? Tak. Dobra, jest. Dobra, jest. Wygrywamy, ludzie, wygrywamy. O kurde. Nie mów hop przed zachodem słońca, czy jakoś tak to było. A więc jednak te marchewki się przydają. Chwila. Się boję teraz. Teraz się boję. I tak, jak widzieliście, załatwiłem sobie Camtasię, więc... Wreszcie mogę nagrywać PlayStation 2 w takim fake HD. Chodź tu. Chodź tu, nie rzucaj we mnie, tylko chodź tu. Myk. Chodź tam. Disgusting, let's you hit the wheel. O. Dobra, ludzie, to tyle z tego odcinka Rayman Rabbin Krabbits. Więc dziękuję wam za oglądanie. Komentujcie, żeby zadawać mi pytania. I żegnam was, cześć.